Dzień dobry albo dobry wieczór. 20 października, w środę, pozdrawiam Was słowami z pierwszej księgi mojżeszowej, ósmego rozdziału. Rzekł Pan w sercu swoim: Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe. Od młodości Jego. I z listu do Tytusa, drugiego rozdziału. Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. I na samym końcu z cytowanych słów z Biblią na co dzień znajdziemy też słowa niemieckiego teologa Karola Barta, który kiedyś tak powiedział Istnieje wprawdzie bezbożność człowieka, ale nie istnieje bezludzkość Boga. Chciałbym się pokrótce odnieść do słów z pierwszej księgi Mojżeszowej. Są to słowa, które Bóg mówi w dość ciekawym momencie historii świata. Mówi to w momencie, kiedy już jest po potopie, w momencie, kiedy wszystko zaczyna się na nowo zwierzęta zaczynają szukać dla siebie swojego miejsca, Noe wraz z rodziną próbują. Poczynić pierwsze kroki ku temu, żeby złożyć ofiarę dziękczynną za to, co Bóg dla nich zrobił. I Bóg mówi, świadomy tego, co się wydarzyło do tej pory, że myśli serca ludzkiego są złe od samego początku. I tak było, i tak będzie. Co więcej, słowa te padają też w kontekście tych osób, które właśnie wyszły z arki. I pomimo tego, że Noe jest uznany za tego najsprawiedliwszego na świecie, który mu było dane. Aby świat i ludzie mogli jeszcze funkcjonować razem. To ma świadomość Bóg i mówi to tutaj właśnie w tym momencie, że myśli serca ludzkiego są złe od, samej, od samego początku, od samej młodości. No nie są to łatwe słowa. Nie są to łatwe słowa dla nas dzisiaj, dla ludzi, którzy no, woleliby o sobie raczej dobre rzeczy słyszeć, no bo tyle zła wokół nas, no to przynajmniej o sobie no, kilka dobrych słów byłoby miło usłyszeć, a już na pewno to, że w naszej głowie i nasze myśli są odpowiednio poukładane. Natomiast fakt jest taki, że no, te nasze myśli no, w różnych kierunkach podążają, no nie zawsze dobrych. A Bóg ma świadomość tego, że to nie jest kwestia tego, że to nie zawsze dobrych w dobrą stronę podążają te nasze myśli, ale raczej dość często podążają nie w tym kierunku, w którym te myśli podążać powinny. Jak sobie z tym tutaj wszystkim poradzić? Tutaj autor listu do Tytusa podpowiada nam pokrótce. No przede wszystkim, abyśmy się wyrzekli bezbożności. Abyśmy zrozumieli, że świat, że nasze myśli są tylko wtedy dobre, kiedy no są podyktowane Bożym kontekstem, Bożym poznaniem, Bożą prawdą. A tą poznamy wtedy, kiedy będziemy Boga starali się poznawać, kiedy o Bogu będziemy starali się czytać, kiedy będziemy z Nim w kontakcie. To jest recepta na to, aby nasze myśli nie kierowały się w tych złych kierunkach. Ale też podpowiada, że w tym świecie, w którym funkcjonujemy, warto żyć wstrzemięźliwie. Nie tylko jeżeli chodzi o używki, ale przede wszystkim o sądy, które wokół siebie wydajemy na podstawie informacji, które mamy. Mówi Bóg, że mamy żyć sprawiedliwie, to znaczy, żebyśmy umieli rozsądzać pomiędzy tym, co dobre, a co złe. Ale też pobożnie. A co znaczy żyć pobożnie? No przede wszystkim żyć z Bogiem, żyć w relacji z Nim, aby Go szukać, aby Go poznawać, aby z Nim rozmawiać. I wtedy jest szansa na tym, że nasze myśli będą przynajmniej od czasu do czasu szły w dobrym kierunku, a co za tym idzie, także i my. I tego chciałbym nam dzisiaj na początku albo na końcu tego dnia życzyć, abyśmy starali się te nasze myśli okiełznywać właśnie Bożym Słowem, właśnie Bożym poznaniem, właśnie modlitwą, którą kierujemy do naszego Zbawiciela. No to tyle. Zostańcie z Bogiem. Amen.